nas lubić. Muszę dla nich to dobra. Przebieram się, no i muszę coś odnieść. Dla nich dobra. Muszę! Może jest inny poszedł. Zobaczcie. Dobra. Przebieram się na policjantę, jak zawsze. Że pójdę tam, gdzie lubi się muzykę. Chcę powiedzieć, dobra, to idę. Dobra, bo idę. To idę, to idę. To idę. Tu, Oskar, pokazuję ci, widzisz? Dobra. Ja znam się na wszystkim, ja się znam na wszystkim, ja się znam. Mogę ci pokazać, co jest na filmie też. Mogę ci wszystko pokazać. Mogę ci zmienić głos. Mogę odrobić ich. Mogę uratować cały świat. Mogę zrobić to dla ciebie. Jeżeli mi zapłacisz, to moje życie. Mogę ci pomóc we wszystkim. Zawsze ci pomogę. Zawsze ci pomogę. Pomogę ci stać coś w filmie. Jej pieniądze. A ja słyszałaś o tym, że prezydent został wrobiony? To straszne. Wiesz co? Wysłali jemu film, ale ja ci mogę pomóc, jak chcesz. No to pomóc. Mój siostra i moje koleżance wyszli do więzienia, Jak mogę ci pomóc? O dobra, wiem, tutaj nagrania ci zrobić, jaka musi być na górę. Chodź za mną. Może ja jestem pierwszy, bo może takie dziadce mamy za te pierwsze misło, a ja mam pistolet. Okej, to chodź tutaj, gdzie się robi, mówi jest, czy co, tutaj dziennikarstwo. I patrz, tu mamy ten film właśnie. Nie patrz, na tym screenie mamy tu ten kamerę, ten film. To włączam tutaj. Włączam tutaj screena. Zasłaniam kurtyny i włączam screena. Dobra, zobaczmy. To ten film z prezydentem, bank tutaj. Tutaj oni biorą pieniądze, ale czekaj. To jest bez głosu i tutaj ktoś napisał do policji, że ktoś tutaj zrobił, że ktoś tutaj, wiesz, że oni coś złego zrobili, że on chciał ukraść pieniądze od banku. Ale włączmy głos i zobaczmy, jak to było. Bo ten film nie ma głosu. Zobaczmy, jak to było. Może te pieniądze nam pomogą odbudować Brookhaven po tych zniszczeniach. Masz rację, chodźmy! Czyli rozumiem, czy on chciał uratować Brookhaven pieniędzmi. Czy on chciał uratować Brookhaven pieniędzmi. Żeby odremontować Brookhaven, oni go wrobili. Czekaj, jakaś skodowana wydałaść. Muszę ją odkodować, czekaj. Dobra, tu na komputerze robię. Mam! Zaraz zobaczmy tą wiadomość ze starości. Ha, ha, wrobię Daniela i Majem. Zamieniam ich w Urotiti jeszcze z Oskarem. Nikt o tym nie wie. Z Oliwierem nikt o tym nie wie. Byli moimi sługami. Teraz ich wrobię. Ha, ha, ha. I nie będzie miał brata. I nie będzie miał koleżanki i brata. Ha, ha, ha. Widzisz, to była ktoś, nie wiem kto. Kto to jest? Nie wiem. Wiesz co, mamy dowody, to może je pokazać temu twojemu koledze i on może uwierzy tobie. Dobra, daj mi te dowody. Proszę bardzo, tutaj twoje dowody. Masz pieniążki. Dzięki, jesteś najlepszy. Dzięki. Dzięki, mam pieniądze.
kupić, pa! Kupię sobie muszę... dom. Okej, kupię sobie, pa! Pa, to są 20 milionów. Okej, pa! Co to może być? Nie, muszę pokazać mojemu bratowi. Jakiemu bratowi, twoim koledze, to młody? Kolecia. Muszę pokazać. Ty Maja, no i co my teraz zrobimy? Jesteśmy tu więzieni. Nie wiem. Co ja słyszę, Skara? Dobra, idę do was, panie. Moje urotici niedobre. Które byłyście nie urotici. Nie jesteśmy żadnymi urotici, wypuść nas, co nie? Stop, bracie, mam dowody! Przyjaciel! Przyjacielu, mam dowody! Ale o co ci chodzi? Masz kartkę. Masz tutaj ten film. Wrobili prezydenta i tego prezydenta? Mhm. I jeszcze oświetliłe się tą nazwę. Dobrze, że ich zamieniłam. Zamieniam ich tak naprawdę Letitia. Byli moimi sługami. Sługami. I też tego Oscara zamieniam. Co? Czyli ona okłamała mnie? Nie, ona okłamała nas. I myśleliśmy, że to wy jesteście tymi złymi. A, jak ja mogłem być taki ślepy. Przepraszam, wypuszczę was. Jej, Maja, będziemy wypuszczeni. Wychodzimy. Wychodzimy. A ty, bracie, już więcej tak przyjaciel, nie mów. Przyjaciel, przyjaciel, to... już tak więcej nie mów w głosie to szefowi. Dobra, ja muszę wyjść z serwera. Pa! O ty! Chciałem jeszcze do niego trochę pościelać. Chodźcie do domu! Dobra, chodźmy do domu. Ale wtedy, że będziemy w domu, no to będę musiał pójść właśnie do pracy. Okej. Okay. Co ten automat tu robi? A co to jest w ogóle za SpongeBob? Nie wiem! Dobra, nieważne, zignorujmy to, co jest dziwactwo. Ja buduję dom. Nie, dobra, jedziemy do domu, jedziemy, chodź. Jedziemy do domu. Czekaj, bo ja prowadziłem sobie. Bój, bój! Dobra, ale tu nie ma naszej... Wyłącz uczeń ten dom. Ty, ja kierujesz pańć Bobem! Co? Ja kierowałam się pańć Bobem. O co tu chodzi? To chyba za nami leci. Czemu my nim kierujemy, Maja? Nie wiem. Ty, moje autko. Poczekajcie, chodźcie. Dobra, chodźmy do domu. Chodźcie. Ja muszę was opuścić. Papa. Co? Ale okal, ty jest galasz. A, to dobra. Oskar? Się idzie. A, dobra, do pracy idzie, Maja. No to chodź, odpoczniemy, chodź spać, bo mi się chce spać. A tobie po tych wrażeniach... Wrócę późno. Okej. Okay. Tobie też się chyba chce spać po tych wrażeniach, tak? Zrobię, jadę do więzienia. To chodź spać, już i tak się robi noc, to nie ma sensu. O nie, Oskar, musisz do rodziny. Jadę do rodzinki, papa wrócę późno na służbę lub jadę. Przyjeźdźmy, Oskar. Przyjeźdźmy spać, a nie chcesz wrócić. No, budziła was syreny, przygnęła. A co się stało? Co nas budziło? Syreny? To Oskar chyba wraca, czemu on tu wraca? Wiecie, chyba trochę późno. Na późno. Już jeszcze pośni. Aha, za późno przyszłeś, bo ten cię zajął, tak? Mhm. Aha, no to okej. Ale ja jestem ich szefem. Super. Wiecie, jaki mam jeszcze tutaj się wylanie? Jakie?
Uwaga, tutaj jestem! Wow! Polecili na szefa. Super. Dobra, dodaj nas do rodziny. Tutaj nie jesteście. Nie, też nie byliśmy. Tutaj... Dodali ciebie, Maja? Tak. Dobra, już dodała się. Dobra, chodźmy spać. Ja będę tak stał. Dobra. Dobra, pójdę spać. To chodźmy spać. Dobranoc, Maja. Dobranoc.